A tak przy okazji, może ktoś wie, co to jest. Dzień dobry. Znajdujemy się na wale przeciwpowodziowym, nieopodal, no ile tam, kilkaset metrów od cmentarza sowieckiego. Przy ulicy, no do ulicy jest jeszcze kawałek. Tam za tą linią drzew znajduje się ulica Tadeusza Kościuszki. Droga numer 61. Wylotówka tam na Ostrołękę i tam jeszcze dalej na Augustów, na Łomrze. Nieważne. Kto ciekawy, może sprawdzić na mapie. Wał, na którym teraz stoimy, został wybudowany w latach 60. po powodzi z 58 roku, która nawiedziła nasze miasto wówczas. I przyjechałem w to miejsce po to, aby pokazać tablicę, która została tutaj umieszczona. No. Umieszczona 11 lat temu. No niestety farba już z tej, jeszcze są resztki farby, farba była taka złota, ale już to zostało tylko w kilku miejscach. Już pokazuję. O. W tym miejscu 5 kwietnia 1979 roku wezbrane wody Narwi przerwały wał, powodując największą w historii powódź. W 32 rocznicę klęski Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej. 5 kwietnia 2011 rok. No. Oj, a ja przydałaby mi się kamera. Muszę coś pomyśleć w tym temacie. Tak to wygląda. Był to powódź, była konsekwencją zimy stulecia, jaka nawiedziła nasz kraj z 78 na 79 rok. Jeżeli ktoś, ja chciałbym tutaj opowiadać, jak to wyglądało, ta powódź. Ta zima z perspektywy zwykłego człowieka, mojej rodziny konkretnie, rodziny z Popław, rodziny tutaj z miasta, z Pułtuska. Jeżeli ktoś jest ciekawy dokładniejszych dat, całego tego przebiegu, jak to wyglądało, to zapraszam do lektury tej książki Pułtusk pod wodą. Powodzie w Pułtusku w 1958 roku i 1979 roku. Tutaj jest, tekstu jest niedużo, ale są liczne fotografie, zwłaszcza tej powodzi z 79 roku. Tak to wygląda. Naprawdę każdy tutaj regionalista, miłośnik przyrody, no przyrody też, ale chciałem powiedzieć historii, lokalny patriota, no myślę, że powinien mieć w swojej domowej biblioteczce tę pozycję. Tutaj kilka fotografii z 58 roku. Jak już wspomniałem, wał ten wybudowano w latach 60. Po tej powodzi w 58. Była tutaj jeszcze powódź, zdaje się w roku 70, która nie przedarła się za ten wał przeciwpowodziowy, ale zalała Popławy. Dlatego też na skutek tamtej powodzi, aby uchronić tamtą część miasta, wybudowano w latach 70 wał po wschodniej części, po wschodniej stronie Narwi. Tak to wyglądało. Jeżeli ktoś chce tak bardziej fachowej, rzetelnej, naukowej wiedzy,
to bardzo ciekawy artykuł znajduje się w tej książce. Pułtusk, studia i materiały z dziejów miasta i regionu, tom 7. Strona zdaje się 205. Już patrzymy, proszę chwileczkę poczekać. Jest, no 205. Mam pamięć do liczby. Powódź w Pułtusku w 1979 roku. Artykuł autorstwa Krzysztofa Wiśniewskiego. Zacytuję fragment, jak już mam otwarte. W nocy z 31 grudnia 1978 roku na 1 stycznia 1979 mieszkańcy Pułtuska musieli wykazać się niemałym hartem ducha, by uczestniczyć w sylwestrowych zabawach. Mróz dochodził do minus 27 stopni Celsjusza. Potężne śnieżyce zasypały całkowicie ulice i drogi, uniemożliwiając jakąkolwiek komunikację z sąsiednimi miastami. Zerwane zostały trakcje elektryczne. W wielu miejscach zapadły egipskie ciemności i musiano przerwać imprezy sylwestrowe. O więcej różnych faktów, stricte czysto naukowych, różnych wykresów, tabelek. Zapraszam właśnie do lektury, do sięgnięcia po tę pozycję. A ja teraz, jak już tę część taką bardziej formalną, taką z faktami mamy za sobą, to chciałbym się podzielić wspomnieniami z tego okresu. Pierwsze to wspomnienie tej zimy. To jest takie od strony jednych dziadków, że rzeczywiście były wielkie zaspy, śniegu było strasznie dużo, mróz był siarczysty, jak mogliśmy przed chwilą przeczytać we wstępie do tamtego artykułu pana Krzysztofa Wiśniewskiego. Mój wujek wtedy, najmłodszy z rodzeństwa, był wtedy jeszcze nieduży. Nieduży, taki opatulony był, wiecie państwo, jak to było, te kurtki takie puchowe, te kaptury, jeszcze tam kocem zawinięty. I moi dziadkowie, a jego rodzice ciągnęli go gdzieś tam na sankach i właśnie wypadł z tych sanek, a oni nawet nie zauważyli. No. To takie śmieszne było, zwłaszcza jak to opowiadała babcia, a babka moja. A nawet nic nie zawołał, że wyleciał z tych sanek. To dopiero później tam dziadek czy babcia, a gdzie dzieciak? A dzieciak leży wypadnięty na ulicy, na bruku. No. O, to taka jedna króciutka historia. A druga dotyczy wspomnień, które usłyszałem od mojej babki z Popław. I jeszcze pozostały niezależnie potwierdzone przez jeszcze jednego z mieszkańców Popław. Chciałem opowiedzieć, jak kiedyś ludzie starali się być samowystarczalni. W sensie chodzi o to, że nie siedzieli jak to stado owiec czy baranów, nie czekając na jakąś pomoc z zewnątrz, tylko jak potrafili sami zadbać o siebie. To jest takie opowiadanie, że tam wał zaczął, gdzie dokładnie wał i w których miejscach zaczął przeciekać, to jest, zdaje się, w tych książkach, w tych dwóch publikacjach. A tutaj wiem od pana, no od jednego z mieszkańców z Popła, bo on to widział, wał zaczął się przesączać dołem wału, zaczęła się w okolicach ulicy Tartacznej i tam zaczynał następować taki przeciek nieopodal placu. I tutaj znowu powiem, że jest tak. Według książki pana Gąsowskiego przed wojną plac tamten należał do Nowomińskich, a według tutaj mieszkańców do Welców. Zawsze mówiło się u Welca. Tam stał budynek, w którym po wojnie mieściła się na Popławach szkoła. I to właśnie tam zaczął nieopodal tej szkoły, tak mniej więcej vis-a-vis, przeciekać ten wał powodziowy. Ludzie wcale nie czekali tutaj na wojsko, czy na policję, czy na cud z nieba. Tylko wieść, ta fama zaczęła się rozchodzić po prostu drogą
z ust do ust, z obejścia do obejścia, z chałupy do chałupy. Gruchnęła wieść, że wały puszczają. Nie trzeba było nikogo prosić, żeby nie trzeba było oczekiwać tutaj jakichś cudów, tylko ludzie, mieszkańcy, mężczyźni, chłopi, robotnicy chwycili za szpadle, specjalnie mówię szpadle, nie szpadle, i sami ruszyli na ten wał ze szpadlami, ratując wał, aby on nie puścił, ratowali swój dobytek, ratowali swój inwentarz zwierzęcy, ratowali swoje rodziny, ratowali swój majątek, jednym słowem, wszystko co mieli. Potrafili wziąć swój los w swoje ręce i nikt nikogo nie musiał wcale namawiać. To po prostu z tego, co ja słyszałem z opowieści, to był taki naturalny ludzki odruch. Taka chęć, no im nie trzeba było mówić. Chwycili za szpadel, poszli ratować. Poszli ratować, dbać o wspólne dobro. No, że przy okazji każdy też i dbał o swój dobytek, no to wiadomo, ale no to było właśnie coś, czego dzisiaj chyba brakuje. Jak oglądałem jakiś film dokumentalny o powodzi, z tej takiej bardzo dużej powodzi, tej z końca lat 90., która nawiedziła tam na pewno Małopolskę, bo ja pamiętam, ja wtedy mieszkałem w Krakowie i pamiętam, jak ta Wisła była wezbrana, jak było tej dużo wody. Na jednym z materiałów ludność pewnej wsi weszła na wał, bo wojsko chciało wysadzić ten wał. A oni wszyscy solidarnie weszli tam i nie dali wysadzić. Ja już nie chcę tutaj wkraczać w takie elementy jakby, co jest ważne, a co ważniejsze. Z tego co pamiętam, to z tym wysadzaniem wałów tam wtedy to było, zdaje się, na Odrze. Chodziło o to, aby fala powodziowa nie zalała Wrocławia. No i tutaj na szali teraz jest położone, z jednej strony zalejemy ludziom domy, zalejemy jakąś wieś bądź wsie, albo zalejemy Wrocław. Ja tutaj nie podejmuję się żadnego osądu ani jednej, ani drugiej strony. Zwracam tylko uwagę na fakt, jacy ludzie potrafili być solidaryzowani, gdy zachodziła taka potrzeba. O, ale jeszcze a propos powodzi. Kupiliśmy to, jeżeli ktoś jest z nami od samego początku naszej działalności, jeszcze jak założyłem grupę na Facebooku 2 lata temu, zdaje się, czy już 2,5 roku temu, no to wie, że kupiliśmy siedlisko w Piotrowicach, gmina Koszyce, powiat proszowicki, 50 parę kilometrów od Krakowa. Kupiliśmy koło wałów powodziowych i tam była powódź w 2009 roku. Są, zdaje się, dostępne w internecie na stronie gminy Koszyce zdjęcia z tej powodzi. Jest nawet ta chałupa, którą kupiliśmy. I tam wysadzono w powietrze wał. Ale tam tylko były 3 obejścia. 3 obejścia tylko zostały zalane. A po drugiej stronie, jak rozmawiałem wtedy w Piotrowicach z jednym z mieszkańców, po drugiej stronie całe te wsie, po drugiej stronie Wisły, tam Wisła płynie, były zalane. Także mogę zrozumieć. Oni, ci mieszkańcy, tam wtedy 3 rodziny mieszkały, dostały później jakieś odszkodowania czy coś takiego za to. No to tutaj wysadzimy wał, zatopimy 3 obejścia, ale uratujemy tam kilkadziesiąt, a może nawet i kilkaset wiosek. Tak jak wtedy ten pan mi opowiadał, to ileż to tej gadziny, bo tam na szczęście jeszcze ludzie mówią gwarą, nie wstydzą się swojej gwary. Gadzina, czyli inwentarzu zwierzęcego typu krowa, koń, owca, koza, etc. Ileż to tego było potopione, no. Powódź, woda, to jest straszny żywioł. Straszny. No. No i dobrze, jeszcze tutaj uczę się montażu. Ten materiał będzie trochę dłuższy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca trwania tego nagrania. Chciałbym jeszcze podjechać w raz, dwa, w 3 miejsca i coś wam pokazać. Także do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Dla was to będzie tylko chwila, no a dla mnie paręnaście minut w sumie.
Widzimy się za chwilkę z nowego miejsca. To jest pierwsze miejsce, które chciałem pokazać. Proszę mi powiedzieć, co to jest za znak? Ja wiem, co to jest za znak, ponieważ ja jestem mieszkańcem Pułtuska od 2007 roku z przerwami. Ja wiem, ale jeżeli ktoś nie wie, no to co w sytuacji, kiedy on wjedzie tam, w tamtą drogę, pomimo tego znaku? Przecież ten znak jest zupełnie nieczytelny. Jeszcze jak się stanie vis-a-vis niego, no to coś tam się widzi. To jest zakaz ruchu. Zakaz ruchu, znajduje się on tutaj od strony cmentarza radzieckiego. Skręcając tutaj z ulicy Kościuszki w prawo jest znak zakaz ruchu pojazdów powyżej 5 ton. Tutaj jak dalej pojedziemy, jeszcze przez tamtą śluzę, dojedziemy w to miejsce, gdzie też jest już zakaz ruchu, teoretycznie. No bo praktycznie ja nie wiem, co w momencie, kiedy tam by na przykład mnie zatrzymał patrol policji. Przecież tutaj nie widać na tym znaku kompletnie nic. No dobrze, to jest to pierwsze miejsce. Jedziemy teraz do drugiego. Cięcie. Proszę spojrzeć, jaki tutaj jest wysoki brzeg. O, nie wiem, czy to dobrze widać, czy to jest dobrze uchwycone na nagraniu. Jeżeli nie, no to proszę mi uwierzyć, że tutaj jest naprawdę wysoko. Tutaj znajduje się również czarny punkt wody. Już pokazuję. O, jakie tutaj jest zejście. Proszę o niezaśmiecanie naszych tutaj terenów zielonych. O. Czarny punkt wody. Mazowsze, serce Polski. Policja Mazowsze. Z tymi śmieciami to tak jest. No ja nie rozumiem. Zapewne ktoś tutaj przyjechał samochodem. Może rowerem. No nieważne, czym przyjechał. Ale nie zostawia się w takim stanie miejsca. No gdzie się przebywało. Gdzie ktoś zrobił sobie ognisko. Może łowił ryby. Może nie bał się czarnego punktu wody i wszedł tam, popływał sobie. Tutaj ślady po kolejnym ognisku. A tutaj znowu śmieci. Ja tego nie rozumiem. Ja już o tych śmieciach to już nic nie chcę mówić, bo są jakieś takie stereotypy, że to ludzie na wsi wyrzucają śmieci do lasu wywożą, wyrzucają do przydrożnych rowów. Nieprawda. Bez względu na to, czy ktoś jest z miasta, czy ze wsi, no to może robić coś takiego. Ja bym tego nie kategoryzował w ten sposób. Zwłaszcza, że przecież mieszkaniec wsi musi mieć podpisaną umowę o odbiór odpadów i to w ogóle jest nielogiczne, że on wolałby wywieźć te śmieci, zużyć benzynę, paliwo, poświęcić swój czas, skoro i tak mu te śmieci raz czy dwa razy w miesiącu zostaną zabrane. I gabaryty też są odbierane. W Pułtusku dwa razy w roku, nie wiem jak w gminie. Dobrze, teraz do zobaczenia w kolejnym ujęciu z miasta tym razem. Tych miejsc z Pułtuska będzie więcej. Tutaj jest wmurowana tablica. Budynek zniszczony powodzią z 1958 roku. Odbudowany ze składek społeczeństwa województwa, proszę Państwa, Zielonogórskiego. Tak tutaj jest napisane na tablicy. Budynek znajduje się na skrzyżowaniu. O, tutaj idzie Pan, to nie nagramy. O, tak szybko.
Proszę, społeczeństwo zielonogórskie pomogło odbudować budynek po powodzi. W mieście są umieszczone takie tabliczki z informacją o tych powodziach. Tutaj jest z 79, a tutaj niżej z 58. To znajduje się, te dwie znajdują się na dzwonnicy przy kolegiacie. Tutaj ulica Marii Konopnickiej, dawna Krzywe Koło. Jadę w poszukiwaniu kolejnych. Tutaj jest kolejna, ale tylko z powodzi z 79 roku. Na rogu Świętojańskiej, dawnej Armii Czerwonej i rynku. Oj, muszę ostrożnie nagrywać. Najwyżej YouTube ma taką funkcję, że można zamaskować tablice rejestracyjne czy osoby. Tutaj to jeszcze jest nawet szyld po aptece. Tutaj była kręcona scena do Alternatyw. Aniołowa stała tutaj w kolejce i podszedł do niej wtedy ten sprzedawca futer i listonosz. Jedziemy dalej. Kolejna tabliczka, tylko z 79 roku. Znajduje się ona w dawnym domu partii, przedwojennym hotelu Victoria. Od strony kanałku. Od strony Mostku Kozackiego, tutaj. Jeszcze raz pokażmy. I wyruszamy ku kolejnym tabliczkom. I mamy następną. Znajduje się ona na budynku szpitala. Tutaj jest data 1876 rok. Tyle, że i teraz nie jestem pewny tego, co mówię, nim się znowu ktoś do mnie tutaj przyczepi, ale wydaje mi się, że to nie jest data powstania tutaj szpitala, budowy tego szpitala, tylko jest to data takiego gruntowniejszego remontu, a szpital w tym miejscu znajdował się już przed tą datą. I tutaj teraz w nawiązaniu do powodzi, to tutaj znajdował się taki punkt, do którego byli przez wojsko i nie tylko tutaj, to jest między innymi tutaj znajdował się ten punkt, gdzie wojsko zwoziło osoby, których domy zostały zalane tam ze Starego Miasta. To tutaj byli przywożeni i tutaj mogli dostać żywność, wiem, że i ciepłą herbatę, tutaj była pomoc medyczna. Tutaj też ratownicy mogli odpocząć, wojsko mogło odetchnąć trochę. Później został wybudowany taki most, taki pontonowy. To on właśnie był, zaczynał się tutaj. Tutaj skręcał w ulicę wtedy Armii Czerwonej, dzisiaj Świętojańską i tam aż do rynku. Dawny trakt petersburski. Właśnie się znajdujemy na dawnym trakcie petersburskim. I do zobaczenia w kolejnej scenie. I w dzisiejszym materiale to byłoby na tyle. Wszystkie tabliczki, jakie udało mi się znaleźć. Jeżeli posiadacie wiedzę na temat jakiś jeszcze, które nie zostały ujęte w tym nagraniu, to proszę dajcie znać w komentarzu na YouTubie. No i to wszystko. No, materiał wyszedł długi, chyba najdłuższy jak do tej pory, ale myślę, że będzie w porządku. Jadę teraz do domu zmontować to wszystko, a później pod maszt. Pod ten, jak to, ten słup nadawczy z internetem LTE, bo przecież w domu, szanowny Orange, chociaż światłowód wisi na słupie przed domem, to nie chce mi dosiągnąć światłowodu.
Także jeżeli się podobało, to bardzo proszę o zasubskrybowanie naszego kanału, polubienie, udostępnianie treści dalej i tak dalej. Żegnamy się. Do widzenia. Bo serce ułana, gdy je położyć na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko koń.